dzisiejszym filmie z cyklu Kino Kronikarium przedstawimy Wam splot niefortunnych zdarzeń, które w pewnym stopniu doprowadziły do sprowadzenia na Rzeczpospolitą jednego z największych kataklizmów w naszych dziejach – potopu szwedzkiego. Osobiste zatargi króla Jana Kazimierza Wazy i jego niegdyś bliskiego współpracownika, a później arcywroga Hieronima Radziejowskiego miały pchnąć tego drugiego do zemsty. Ale nie uprzedzajmy faktu. Wybitny historyk Paweł Jaśnica miał określić Hieronima Radziejewskiego słowami jedna z najbardziej odrażających figur w naszych dziejach. Biorąc pod uwagę, jak wielu zdrajców i łajdaków nasza ziemia nosiła, trzeba przyznać, że taki tytuł jest sporym, w cudzysłowie, wyróżnieniem. Kim był ów Hieronim Radziejewski? Wiemy o nim, że był przede wszystkim człowiekiem żądnym władzy i pozbawionym wszelkich skrupułów. Z drugiej strony wyróżniały go zdolności intelektualne, chociażby władał językami obcymi. Na dwór królewski wkroczył za życia Władysława IV, natomiast duże awanse uzyskiwał już za panowania królewskiego brata, następcy tronu. Porywczy i brutalny, był uczestnikiem wielu awantur i burt, z których za każdym razem wypływał bez szwanku, chroniony przez autorytet Jana Kazimierza. W maju 1650 roku Radziejowski poślubił Elżbietę, wdowę po Adamie Kazanowskim. Była to trzecia małżonka podkanclerza, natomiast nie miał on opinii dobrego męża. Swoje wcześniejsze żony miał trzymać twardą ręką, siłą żądając posłuszeństwa. Jednak Elżbieta nie była kobietą łatwo dającą się stłamsić, jak jej dwie zmarłe wcześniej poprzedniczki. Piękna, silna charakterem, obdarzona błyskotliwym i światłym umysłem oraz bajecznie bogata, po byłym mężu poczęła gardzić Radziejowskim, szukając szczęścia w ramionach innego mężczyzny. Tym innym mężczyzną miał się okazać nikt inny jak król Jan Kazimierz. Wiedziony gniewem, urażoną męską ambicją i żądzą zemsty, podkanclerz ruszył do ofensywy. Podczas marszu wojska przeciw kozakom w 1651 roku Radziejowski posunął się do ciężkiej intrygi. Utrzymując ciągłą korespondencję z królową Marią Ludwiką Gonzagą, w listach wskazywał m.in. nieumiejętne prowadzenie kampanii wojskowej przez króla oraz wysnuwał oskarżenia o zdrady monarchy z Elżbietą. Pech chciał, że jeden z listów wpadł w ręce Jana Kazimierza i rozpętało się piekło. Chcący skłócić królewską parę Radziejowski, od tej pory wypadł z łask monarszych i stał się wrogiem Wazy. Elżbieta, która towarzyszyła mężowi w wyprawie na Ukrainę, została odesłana z obozu rozłożonego pod Beresteczkiem do stolicy. Zdruzgotana Radziejowska, dowiedziawszy się o skandalu, rozpoczęła procedury rozwodowe z porywczym mężem i asekuracyjnie zbiegła do jednego z warszawskich klasztorów. Hieronim natomiast z premedytacją doprowadził do opuszczenia przez szlachtę pola bitwy pod Beresteczkiem, niwecząc jednocześnie zwycięską batalię z kozakami, oskarżeniami wystawionymi wobec króla o brak zdecydowania i dopuszczenie do ucieczki Bohdana Chmielnickiego. W wyniku działań podkanclerza zawiązało się koło szlacheckie, które zadecydowało o powrocie do domów, zostawiając jednocześnie problem kozaczyzny nierozwiązanym. Po powrocie do Warszawy Hieronim Radziejowski próbował bezskutecznie, w cudzysłowie, odzyskać żonę z klasztoru siłą, jak również nadal robił monarsze krecią robotę, zniesławiając go i agitując przeciw niemu. W swoich czynach zyskiwał na coraz większym rozmachu, bezczelnie żądając m.in. wakującej buławy hetmańskiej dla swojej osoby.
Jednak wkrótce król miał srogo zemścić się na swym wrogu. Na początku 1652 roku doszło do eskalacji konfliktu pomiędzy rodziną żony podkanclerza, Słuszkami oraz nim samym. Jako pierwszy Jerzy Bogusław Słuszka, brat Elżbiety, najechał i zbrojnie przejął Pałac Kazanowskich w Warszawie, wyrzucając stamtąd jego właściciela. Zrobił to na prośbę siostry, która wezwała go na pomoc, obawiając się swego męża, wciąż nieustającego w próbach wykradnięcia jej z klasztoru. 8 dni po utracie dworu Hieronim Radziejowski próbował odbić posiadłość z rąk podskarbiego litewskiego, lecz uczynił to nieskutecznie. Tego typu zatargi między możnowładcami nie były w Rzeczpospolitej niczym nadzwyczajnym i raczej nie pociągały za sobą większych konsekwencji. Jednak w tym wypadku stało się inaczej, z dwóch przyczyn. Pierwszą przyczyną był fakt, że cała awantura odbyła się tuż w sąsiedztwie króla. Strzały z muszkietów miały być słyszalne na Zamku Królewskim, na którym akurat przebywał Jan Kazimierz wraz z ciężarną żoną. Drugim czynnikiem był fakt, że uczestniczył w niej znienawidzony przez monarchę Radziejowski. Słuszce wymierzono grzywnę oraz rok i 6 tygodni pobytu w wieży. Jednak Radziejowskiego skazano na infamię oraz banicję, co było równoznaczne z wyrokiem śmierci. Dysonans pomiędzy wyrokami jest nad wyraz oczywisty i uwidacznia, w jaki sposób król chciał ukręcić łeb problemowi z Radziejowskim. Pomimo, że finalnie sąd piotrkowski zdjął z niego infamię, to jednak był już podkanclerz, nie miał czego szukać w Rzeczpospolitej. Musiał uchodzić za granicę. Jednak sprawa Radziejowskiego wywołała oburzenie szlachty, która krytykowała monarchę za tyranię i zaatakowała go z jeszcze większą mocą. W czasie, gdy w Rzeczpospolitej rozpętała się burza obyczajowa, Radziejowski był już w drodze do Austrii. Do Wiednia dotarł pod koniec lutego 1652 roku. Przepełniony goryczą i chęcią kolejnej zemsty na znienawidzonym królu, chciał za wszelką cenę uzyskać audiencję u cesarza Ferdynanda. Miał bowiem plan, który postanowił przedstawić samemu austriackiemu władcy i prosić o jego aprobatę. Według jego mniemania mógł stanąć na czele 2000 żołnierzy, by zająć Kraków. Jednak fantastycznych wizji Hieronima nie podzielał cesarz, który zdecydowanie odmówił udziału w tym, wydawało się wówczas, niewiarygodnym przedsięwzięciu. Radziejowskiego spotkał zawód i praktycznie gotów był wycofać się ze swoich pragnień o wendecie. Jednak z perspektywy byłego podkanclerza los się do niego w końcu uśmiechnął. W tym samym czasie, gdy cesarz odrzucał buńczuczne wizje zdesperowanego Polaka, w Wiedniu przebywał także szwedzki dyplomata Matthias Björnklo, a Hieronim Radziejowski zwrócił jego uwagę. Plany pana Hieronima na tyle zaciekawiły Szweda, że ten zaproponował mu wyjazd na Pomorze, a stamtąd prosto do Sztokholmu.
1 maja Hieronim Radziejowski dopłynął do stolicy Szwecji, posiadając w ręku listy polecające, umożliwiające mu audiencję u królowej Krystyny Wazównej. Przyjęty na audiencji zrobił pozytywne wrażenie, co więcej, traktowany był iście po królewsku, a drzwi przed najważniejszymi osobami w szwedzkim państwie stały otwarte przed nim na oścież. Jednak czas mijał, a konkretów ze strony Krystyny brakowało. W pewnym momencie Radziejowski popadł niejako w niełaskę, ponieważ królowa nie kwapiła się do wojny, a więc i użyteczność ekspodkanclerza malała. Wówczas to po raz drugi fortuna była Polakowi łaskawa. Jednocześnie oznaczało to dla Rzeczpospolitej klęskę. W 1654 roku królowa Krystyna abdykowała. Było to spowodowane niezdecydowaniem w sprawach wojennych, a brak wojny oznaczał dla takiego kraju jak Szwecja katastrofę fiskalną. Jej następcą został Karol X Gustaw, również Waza, lecz po kądzieli. Całkowite przeciwieństwo Krystyny, waleczny i doświadczony w bojach talent militarny. Decyzja o wojnie zapadła. Oczywiście Radziejowski nie mógł być głównym czynnikiem potopu szwedzkiego. Decydujące były inne argumenty. Po pierwsze, wspomniane wcześniej kwestie ekonomiczne, państwa opartego na modelu militarnym. By utrzymać ogromną armię, trzeba było pchnąć ją na wroga. Tylko wtedy nie obciążała ona nadmiernie skarbu państwa. Co więcej, ogólny stan Rzeczpospolitej, targanej przez walki wewnętrzne, chaos i wojny z kozakami czy moskalami, powodowało, że był to łatwy cel, dający gwarancję konkretnego zysku. Ostatnim elementem układanki była postawa Jana Kazimierza, który jawnie prowokował Szwedów, ignorując ich potencjał i dyskredytując północnego sąsiada. Dlatego Radziejowski był tylko trybikiem w całej potężnej machinie zwanej potopem szwedzkim i przypisywanie jemu ściągnięcie Szweda na Rzeczpospolitą jest sporym nadużyciem i zbytnim komplementem w stosunku do byłego podkanclerza. Nie zmienia to jednak faktu, że zdrada kraju i działanie na jego niekorzyść z pobudek osobistych istotnie tworzy go jedną z najbardziej odrażających figur w naszych dziejach. Tymczasem 19 lipca 1655 roku Karol Gustaw ze swoją armią wypłynął okrętami w kierunku Wołogoszczy, by potem ruszyć na Rzeczpospolitą. Na tym kończy się nasza opowieść. Zachęcamy do obejrzenia innych naszych filmów z cyklu Kinokronikarium. Te i inne historie można znaleźć również na naszym blogu kronikarium.pl. Nie zapomnijcie również o subskrypcji naszego kanału, daniu kciuka w górę, jeśli zaciekawiliśmy Was, oraz wyrażeniu Waszej opinii w komentarzach.